Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj taka mała przejażdżka niedzielna, popołudniowa. Z kolegą Michałem się umówiłem, właśnie na niego czekam. Gdzieś tutaj sobie pojedziemy po naszych tutaj okolicach. No trasa mniej więcej, no 100 paręnaście kilometrów, bo no znowu na tyle mamy czasu, mniej więcej. Więc dzięki aplikacji Kalimoto znowu wybrałem jakąś tam trasę w miarę w tym obszarze, które chciałem i o takiej długości jak chciałem. No i jedziemy zobaczyć, co będzie. Lazłem, to tak trochę poczułem, że jest mały skwar. Jest pan Michał, już mówiłem, że jedziemy gdzieś. Aha, no. Ty masz kamerę, ja nawet sobie nie wziąłem kamery. No tam, co się będziesz? Kamerował. Co się będziesz kamerował? Dobra, chodź pan. Chodź. Dzisiaj ogólnie zaś według tej nawigacji pojedziemy, tej no. Aplikacji w sensie Kalimoto. Wiesz co, no tak. Tam kończę się na tak? No powiedzmy, no mniej więcej. I tam gdzieś też takie miejsce znalazłem, gdzie można ewentualnie coś zezreć. Aha, dobra. Chcę usiąść i zjeść. Tylko trzeba coś kupić, nie? No, znajdziemy jakąś żabkę. No, no, dobrze. Jak tam z paliwem stoisz? Aha. Zasięgu 100 km. O. Pół baku mam. Jak? I tylko 100 km? No tak mi pisze. Świeci mi się, że mam pół baku. No w sumie ja będę miał podobnie. Też mam połówkę. No ale to tak jest, bo na pełnym baku robię tak od tankowania do tankowania, nie wiem, 270. Aha. Jeszcze musiałem interkom wmontować do kasku, bo jak na tor to go wyjąłem. Aha. Tak, żebym tylko wcisnął te kable. Ale mi chyba nie wypadną. No to trzeba było mieć kask drugi jakiś taki. No, no będę musiał przez zimę zakupić. To wiesz co byś miał fajnego w dobrych pieniądzach? AGVK1. Ale w sensie ci chodzi na tor? Czy? Na tor, no. O. Jawa. O. 350. Oj, ten. Nawet się można stachnąć. No i ten olej. To jest to. Łożeś ty w mordę, no nie. Pociąg. Pieron wiosk, kiedy się świeci. A co? Nie za długo. Coś jakbym słyszał. Przejeżdżamy do przodu? O, tak. Nie, tam, czy tam plac jest jakiś? A chodź. No i co? To nie będzie prędko. Widzisz pan to, czy nie? Co widzę? No tu. No to jest, no to widzę, no. Teraz widzę. No. No. Ty, ale patrz, kurde, jakie krzoki tam wystają, ty. No tak, chyba tak, mało wody, nie? No. No, my jesteśmy po prostu na tyłach. I tu kiedyś chyba zjeżdżałem motocyklem. Czekaj, tu? No, już tak. Ale do samego jeziora dojechałem. Dosłownie do tych betonów aż, wiesz. Ale nie było wcześniej takiego parkingu, to było dzikie takie. No, na pewno to było tutaj. Albo czekaj, albo... No nie, no tak. No, ale na pewno nie było takiego parkingu jeszcze, a teraz widzę, że... No, całkiem ładnie. No, infrastrukturę jakąś zrobili. A, czekaj, tu będzie jakiś ten... Kurczę, ale kościół ładny. No. No nie? Ty pamiętasz ten kiedyś, cośmy pojechali tą, na tą górę? No. Małastowską? Tak. To też taki był fajny, nie? Też był, no. Teraz jest limanowa. Tak, widziałem. A coś im tam dolało, nie? Wczoraj chyba. Tak. Jedzie fryzjer. Fryzjer, kurde. Ale piękny zapach. No. Jakiś nawóz albo kiszonka tam jest. Kiszonka będzie. No, kiszonka. Dobra, ty, bo tu można by wyszedzić z tego Opela boskiego. Nie.
lusterko mi się odkręciło. Kurwa. No. I kamerę teraz mam w całkiem drugą stronę, bo to od kamery jest pod lusterkiem. Kurwa. Głupie uczucie, jak ci się zaczyna coś przekręcać samo z siebie. Uwaga na rowery. Lewy 90. Fajny. Teraz prawy 90. O, powiedzmy. Ale też fajny. Wszystko. Szajny im tu zrobili ścieżkę rowną. No, 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 no. No mają jakiś. Chodnik jakiś tam jest, ale. O, taki biedny. Biedny, wąski. Biedny. Tutaj w prawo, tylko czekaj, na stopie, na stopie. Nie mamy przejazdu przez rzekę? No, nie wiem, a co, chciałbyś? Nie, bo tu jest niedaleko. Rzeka? No, w sensie droga idzie przez rzekę, tylko właśnie mówię, że może lepiej, żebyśmy nie jechali przez rzekę. Czy no nie, bez jej, nie? No. Czekaj, trój. Nie, chyba teraz to dopiero będzie. No, tylko od... Aha, my tak jakby od tyłu przyjedziemy do tego. No, dobra. Chyba. Tam chyba, widzisz? I chyba pusto jest. No panie, z drogi. Idealnie. Parek fajnie, głupie. Parking nawet, o, no. Oj, toj. Wszystko jest, drewno nawet jest, chłopie. No. Tam jakaś droga ciekawa. Gdzie? No tam prosto. A to tam pojedziemy. Słow dalej. No ładnie, nie? Ty parki piecyk w ogóle, zobaczcie. No. I ogólnie ładne chmury. A tam ty, no te chmury, i no te chmury. One się tak kręcą, tak. Może nas nie zahaczą. Na bank tu szedł OS kiedyś. Myślisz? Thank you.
Patrz ile tych czapek z oleju, te capki gubiły chyba. Tak. I teraz przez rzekę przejazd? No. Co ty tak czekasz na tą rzekę? No bo ona tu gdzieś jest. Jak jedna z tych dróg, ale to bardziej tam przy Zamarskim jest taka. Aha, to ty znasz w sensie ten jakiś odcinek, tak? Tak, no przez rzekę gdzie. No to też na bankrze to jest, nie? Bo to... No tak, no. To jest ogólnie idealnie. No. Czyli tutaj. Ja. No to też będą fajne zakręty. No. Teraz. Kurczę, ale teraz najciemniej to tam u nas chyba. No. U nas. No. Gumna. Ładnie, no. Kurczę, ale widoki stąd. No. Dużo widać. No. A jaki masz teraz zasięg? 27. Łopieruj! Coraz gorzej. No. No i tak ci wejdzie 11 pewnie. Pewnie tak, ale wiesz... Ale tu fajnie, ty, popatrz. A, widoczki są. Pięknie. To co, kończymy ten odcinek już, nie? Tak. Krótka wycieczka niedzielna. 100-paręnaście kilometrów będzie razem. No ale fajnie, no fajnie. Trochę, słońce i deszcz. Słońce i deszcz, fajnie było i para do capków. Tak. Dobra, to mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym odcinku, a tymczasem was pozdrawiam. Do zobaczenia. Hej!